Richards? Cállate. ¿Y esto es sobre la reserva que encontraron en la celda de Molina? Dzień dobry, panowie. A może dobry wieczór. Trudno powiedzieć. Mondrala. Właśnie schody. Viene saliendo un prisionero. ¡Habla la reja! Tranquilo, una semana. ¿Una semana? Uszanowanko. I wilgotno. Witaj w Panamie. Hey, gringo! Vi lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. ¡Muévense! ¡Quítense, cabrones! Ey, ey. Tranquilízate. Wygląda na to, że masz wielbicieli. A, tak. To mój fan klub. Abre la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Znałem trochę hiszpańskiego. Co to znaczy? Wkrótce się przekonasz. Te lo advertí. Pero no escuchaste. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Nic. Atrás. Este me encargo yo. Bien. Właściwie dokąd mnie prowadzisz? Zobaczysz. Para! Panie przodem. A to wcale nie jest podejrzane. Ej, to chyba nie jest gabinet naczelnika. Skręć w lewo. Robi się. Tędy. Tędy? To tutaj. Dobra. Okej, zdejmij mi te obrączki. Chcę procent. Procent? Od tego, co tam znajdziesz. Rozumiesz? Chwila, Vargas. Deal był taki, że tylko nas wprowadzisz. Tylko? Nadstawiam dla was karku, gringos. Tak, a Rejfsowicie opłaca twój trud. Si. Ale to za mało. Miałeś tego nie otwierać. Tak, miałem także nie brać łapówek, z nikim tu nie przychodzić i nie bić moich więźniów. Ale co robić? Ostrożnie z tym listem, ma 300 lat. Byłem członkiem załogi kapitana Avery'ego. Wiesz, kto to jest? Był piratem. Nie byle jakim. Zrobił największy napad w dziejach. I nie dał się złapać. Sprawdziłem. Świetnie. Ponad czy możemy... 400 milionów dolarów w złocie i kamieniach. A to wszystko z jednego statku. Gunsway. Tak. Dobrze, znam tę historię. Możesz do rzeczy? Aha. Siedzę w najwyższej celi w hiszpańskim więzieniu. O, jest. Mam wielką nadzieję, że kiedyś odnajdziesz to piekielne miejsce, weźmiesz mój krzyż i odkryjesz rajskie bogactwa. Co? Czego chcesz? Rajskich bogactw. Boże, to jest przenośnia. O nie. Nie uwierzę, że jesteście w tym piekielnym miejscu, żeby szukać metafory. Chcę procent. Dobra, zróbmy tak. Daj mi tam wejść i zbadać cele, a jeżeli jest tam cokolwiek po 300 latach, dogadasz się z Rejfem. No dawaj. List. Por favor. Jak chcesz tam wejść? Spinaczka. No, chyba że ty wolisz to zrobić. Chciałeś procent. Nie połam kulasów. Taki mam plan.
Masz to, o co prosiłem? Tak. Schował to tam, pod stołem. Przy tych skrzynkach. Świetnie, dzięki. No i już, łatwizna. Bingo! Wracamy do gry. No, to powinno wystarczyć. Cela. Jak się tam dostać? No to lecimy! Mógłbym się tam zasilić, zaczepić o belkę. Niech no sama tym usłyszy. Aby do przodu. Muszę znaleźć najwyższą celę. No, Burns przed egzekucją miał przynajmniej ładny widok. Trudno uwierzyć, że trzymali tu dziesiątki piratów, którzy czekali na stryczek. Okej, którędy teraz? A myślałem, że nowoczesne więzienia są złe.
To cud, że ten budynek jeszcze stoi. Hiszpanie potrafili budować więzienia. Ilu piratów straciło tu życie? Dobra, no nie będę udawał. To niesamowite. O rany, nie wiesz co tracisz sam. No i proszę, cela Burnsa. Cela, raczej apartament. Okej. Gdzie by tu zacząć? Słońce i księżyc. Alchemiczne symbole złota i srebra. Momencik. Widziałem coś takiego w liście. O, to fragment symbolu. Mam drugą połowę, a więc... O, to lubię. Okej, mam znaki zodiaku. Strzelec i skorpion. Dziesięć i dwa. X i dwie kreski. To ci dopiero. Digno factis recipimus. Chyba wszystko. Czas już wracać. No dalej. O, muszę patrzeć pod nogi. Ojczyku. Jest i Vargas. Chcę procent. Procent. Ja ci dam procent. O cholera. Nie. No i już. A, to rozumiem. Udało się. Co znalazłeś?
Drake. No mów. Wszystko rozkradli. Jeśli są tu jakieś wskazówki, to żadnej nie znalazłem. Jesteś pewien? Szukałeś gdzie trzeba? Może przeoczyłem coś, co było w liście. Może chodzi o inną wieżę, która się zawaliła? Tak. Są jakieś plany tego miejsca? No wiesz, rozkład? Możliwe. Jest tu trochę papierów. Dobra, świetnie. Idź je przejrzeć. Spróbuj coś znaleźć. Ja w tym czasie pogadam z samym Avery'em, okej? Może on się połapie w tym wszystkim. Dobrze. Przejrzę dokumenty. Odwróć się. No. Jak z nim pogadasz, przyjdź do mnie. W porządku. No idź. A, gringo! Jeszcze jedna taka bójka! I tydzień karceru! No, Oscarowy papis, Vargas. Prawie tak dobry jak mój. No. Que puedo decir, eh? Suerte de principiante, verdad, eh? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Jezu, ale ci urządzili, żyjesz? Szkoda gadać. Chodź. Hej, nie trzymaj mnie w niepewności. Miałeś rację. Nie, mieliśmy. Teraz tylko znajdę Rafe'a i... Nie zaczynaj, proszę. Słuchaj, sam mówiłeś, my tylko my. Ja i ty. Po co ten bogaty goguś na to czepkę? Ile próbowaliśmy się tu dostać, a? No? Mieliśmy tropy. Nie mieliśmy ani jednego. Zrozum to. Bez Rafe'a, bez Vargasa nie byłoby nas tu. A propos Vargasa, mamy problem. Jaki znowu problem? Wpuścił cię do starego więzienia. Tak, tak, wpuścił. Hmm? Po tym, jak przeczytał list. To jak dużo wie? Tyle, że chce procent. Szlak. Rafe, jak ktoś się o tym dowie? Dogadam się z Vargasem, bez nerwów. A teraz przejdźmy do ważniejszych spraw. No, dobra. Może pogadamy gdzieś w spokoju. Jasne. Dobra, nikogo nie ma. Okej, więc co mamy? Ale cacko. Mogę? Tylko ostrożnie, okej? Drewno inkrustowane złotem i srebrem. Staranna robota. Wydrążony. Dlaczego któryś z ludzi Avery'ego miałby ukrywać taki tani krucyfiks? To nie jest krucyfiks. Żeby go tak można było nazwać, musiałby być na nim Jezus. No to nie jest Jezus. Fakt, nie ma korony cierniowej i jest przywiązany. Jeśli to nie Jezus, to... Czytaj inskrypcję. Digna factis recipimus. Nasze czyny... Nasze czyny zostaną nagrodzone. To. Proszę, proszę. Plusy dorastania w katolickiej ochronce. To święty Dyzma. Skruszony łotr. Co to oznacza? Panowie, ale ja na przykład nie chodziłem do żadnej szkółki niedzielnej. Dobra, w czasie ukrzyżowania. Jezusa umieszczono pomiędzy dwoma łotrami, tak? Jeden z nich szydził z Jezusa, a drugi, czyli on, był skruszony, czyli przyjął swoją pokutę z godnością. A i wtedy Jezus zawiódł go do raju. Skruszony łotr. Co? Rozgryzłeś to? Jest pewna katedra pod wezwaniem świętego Dyzmy. W Szkocji. Właśnie tam ostatni raz widziano Avery'ego. To nie może być przypadek. Wiecie, miałem co do was wątpliwości, ale... Znajdźmy Vargasa i wynośmy się stąd. Niech zgadnę, to właśnie z tym gościem się biłeś. Nie wiedziałem, że ma przyjaciół. Le dije que no hayamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿ok?
Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! ¡Ey, listo! ¡Tú no te metas! ¡Espera! Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. ¡Alíñense! ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. ¿Smuglujesz kontrabandę? Vargas. ¡Cállate! ¿Myślisz, że kim tu jesteś? ¡Llévalo su celda! Entra los gringos en mi oficina. No yo. Déjanos. Déjenos. Dlaczego tak długo? Prawie nas tam zabili. I wciąż mogą. Vargas, proszę cię. No, niczego nie znalazłem. Pewnie jest w innej wieży. No i? Jakby to powiedzieć, jestem katolikiem. Zawsze go mam. Nie chrzań. Ej, chwila. To jest bubel, rozumiesz? Łżesz jak pies. Dobra, jak chcesz zmienić warunki, to przestań udawać jakiegoś gangstera. I weź to schowaj. Jak miło. Możemy ci odstąpić 10%. Połowę. Odwalamy całą robotę. 20. Bez nas niczego nie zdziałasz. 25. Równo. 25. Co wy na to, panowie? No co zrobisz? Tak, jasne. 400 milionów równo na 4. Umowa stoi. Tak, powiedzmy, że stoi. A jeśli jeszcze kiedyś mnie okładasz? Jezu. I po bólu. Czy ty, człowieku, kompletnie oszalałeś? Chciałbyś się przekonać? Dobra! Dobra, co robimy? Trzymamy się planu. To też było częścią planu? Chodź się ze mną. Chodź! No chodź! Cholera jasna. Rafe, dokąd idzie? Jest.
Ciągnę cię! Trzymaj się! Dawaj! Sam! Nie! Nie, trzymaj się! Trzymaj! Sam! Dawaj drugą! Dasz radę! Nie! Sam! Musimy stąd zjechać. Nie, on tam leży. Nie, już po nim. Chodź, łódź czeka zaraz za murem. Nie mogę go zostawić. Nate! Twój brat nie żyje. Chodź albo do niego dołącz. Nie. Rób co chcesz. Sam. Może nie. Biegnę! No przecież lecę! Dobra, dotarłem do dna. Okej. Aparatura podaje mi, że jesteś na miejscu. Widzisz gdzieś naszą wódkę? Nie, na razie pusto. U ciebie coś wyskakuje? Niestety nie. Dobra, płynę dalej z prądem. Przyjąłem. W kontakcie.